No pierwsza była w Shenzhen, kolejna była w Gwangju i teraz Taipei, także mam nadzieję, że pojadę tam i zrobię to, co do mnie należy, czyli zdobędę medal dla polskiej reprezentacji. Do tej pory niestety nie miałam okazji, że tak powiem, poczuć tej atmosfery, bo zazwyczaj było tak, że startowałam, przylatywałam 1-2 dni przed startem i wracaliśmy, bo mieliśmy kolejne starty i przygotowania do głównych imprez. W tym roku jest na odwrót, jestem już po głównej imprezie przed uniwersjadą, więc będę miała możliwość porozmawiania z pozostałą częścią ekipy, nie tylko z lekkoatletami, bo jak wiemy, na uniwersytecie nie startują tylko sami lekkoatleci, ale praktycznie w większość dyscyplin, więc mam nadzieję, że w końcu kogoś poznam, no i zwiedzę kawał, że tak powiem, Taipei.